Sponsorem programu jest agencja reklamowa Maxim. Wisła Kraków nie wygrała wyjazdowego meczu w pierwszej lidze od 19 kwietnia. Po meczu w Siedlcach ta statystyka jest już nieaktualna. Na pewno nie było to łatwe spotkanie dla nas. Rywal próbował bronić się nisko, czekał na kontrataki, na stałe fragmenty gry. Także zawsze trudno gra się z drużyną, która w ten sposób próbuje grać. Natomiast duże słowa uznania należą się zespołowi za to, że przede wszystkim był konsekwentny w działaniu, że był spokojny, że był cierpliwy, wierzył do końca jakby w naszą filozofię i podążaliśmy za tym, co my chcemy robić na boisku. To jest dla nas najistotniejsze. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego władze Siedlec na czele z prezydentem Tomaszem Chapunowiczem z okazji zbliżających się okrągłych 80. urodzin Pogoni przekazały pamiątkowy obraz prezesowi Łukaszowi Jarkowskiemu. Początek meczu był optymistyczny. Robert Majewski walczył rzut karny, Patryk Letkiewicz zastopował strzał Łukasza Hrnczara, lecz akcja była kontynuowana i piłka znalazła się w siatce po strzale Karola Podlińskiego z bliska. Biała Gwiazda potrzebowała kilku minut, aby dojść do siebie. W 26 minucie do wyrównania mierzonym strzałem doprowadził Rafał Mikulec. Więcej goli w pierwszej połowie nie było. Po zmianie stron przewaga Białej Gwizdy była aż nadto widoczna. Mikulec skompletował dublet po akcji króla strzelców poprzedniego sezonu Angela Rodado. Kilka minut później Hiszpan potwierdził duże umiejętności i ustalił wynik na 3-1. Na pewno Wisła to marka, aczkolwiek uważam, że podeszliśmy do meczu z bardzo dobrą energią, wygrywaliśmy 1-0. Natomiast nasze błędy, myślę, w kryciu w polu karnym zadecydowały o tym, że przegraliśmy mecz, natomiast na pewno się nie poddamy. Przed pierwszoligowcami teraz przerwa reprezentacyjna. Pogoń w jej trakcie rozegra sparing ze Zniczem Pruszków.